zamek w Gołuchowie to pierwotnie wczesnorenesansowa murowana budowla o charakterze obronnym, kilkukondygnacyjna na planie prostokąta z basztami w każdym z narożników, która została wzniesiona w latach 1550-1560 dla Rafała Leszczyńskiego, starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego w Gołuchowie. Gruntownie przebudowana w drugiej połowie XIX wieku przez Izabelę z Czartoryskich Działyńską. Modernizacji zamku, polegającej na odbudowaniu budynku mieszkalnego w pobliżu oryginalnego dworu i połączeniu ich skrzydłami oraz wykonaniu arkadowej lodżi w elewacji wejściowej, dokonano na zlecenie Wacława Leszczyńskiego, wojewody kaliskiego i kanclerza wielkiego koronnego, syna Rafała Leszczyńskiego, który odziedziczył zamek w 1592 roku. Zamek nabrał wówczas charakteru renesansowo-manierystycznej rezydencji magnackiej. Leszczyńscy w 1695 roku sprzedali Gołuchów Suszkom. Następnie zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Kurowscy, chlebowscy, swinarscy, suchorzewscy, popadając stopniowo w ruinę. W 1856 roku Tytus Działyński w związku z nadchodzącym ślubem swojego syna Jana Kantego z Izabelą z Czartoryskich Działyńską zakupił to, co pozostało z Gołuchowa z przeznaczeniem na przyszłą siedzibę nabożeńców. Małżeństwo było aranżowane i było białe. Ponieważ Jan Działyński finansował i organizował powstanie styczniowe na terenie Wielkopolski, upadek powstania i zaoczny wyrok skazujący wydany na niego przez władze pruskie zmusił go do emigracji. Dla zabezpieczenia Gołuchowa przed konfiskatą Izabela formalnie odkupiła zamek z rąk Działyńskich. W latach 1875-1885 przeprowadziła gruntowną odbudowę połączoną z remontem. Przebudowa dokonana została częściowo według szkiców Leduka oraz polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Autorem ostatecznego projektu był Francuz Maurycy August Aurodu. Przy przebudowie zrezygnowano z odbudowy najstarszej części zamku, otwierając widok na arkadowy dziedziniec. Wmontowano sprowadzone z Włoch, Francji i Hiszpanii oraz reprodukowane na miejscu marmurowe kominki, obramowania okien i mozaiki. Zamek, nie tracąc nic na swoich oryginalnych renesansowych cechach, nabrał charakteru romantycznego. W wyposażeniu i urządzeniu wnętrz zamkowych Izabela akcentowała związki Gołuchowa z rodem Leszczyńskich poprzez umieszczenie wieniawy, często z koroną, w wielu widocznych miejscach, m.in. nad kominkami. Paradoksalnie, król Stanisław Leszczyński nigdy w Gołuchowie nie przebywał. Zamek jest otoczony 158-hektarowym parkiem arboretum, zaprojektowanym przez Adama Kubaszewskiego, zawierającym wiele obrazów rzadkich i egzotycznych drzew. Jednakże najokazalszym drzewem jest rodzimy dla polskiej flory dąb szypułkowy zwany Janem. To drzewo, mające wyjątkowy, osobliwy pokrój oraz obwód 540 cm i wysokość 25 metrów. Również w parku znajduje się mauzoleum kaplica grobowa, dawna kaplica świętego Jana Chrzciciela, w którym spoczywa fundatorka Elżbieta Izabela z Czartoryskich Działyńska. W grudniu 2016 roku zamek został odkupiony od Fundacji Książąt Czartoryskich przez Skarb Państwa za kwotę 20 milionów złotych. W przebudowanym zamku Izabela umieściła swoją kolekcję dzieł sztuki, przeznaczając go na ogólnodostępne muzeum. Sama zaś zamieszkała w pobliskiej oficynie, tak zwanym Pałacu Czartoryski. Po śmierci Izabeli w 1899 roku majątek przekształcony w ordynację odziedziczył jej bratanek, książę Witold Czartoryski, ordynator. Głuchów pozostawał w rękach rodziny Czartoryskich aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny zbiory dzieł sztuki rozproszono, a zamek częściowo zdewastowano. Od 1951 roku w zamku mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z ekspozycją zabytkowych wnętrz i dzieł sztuki. Galeria ma w swoich zbiorach prace takich artystów jak Franz Floris oraz część zbioru starożytnych waz greckich
pozyskanych przez Jana Działeńskiego z wykopalisk w Noli, Capui i Neapolu. Na zamku odbywają się koncerty. Wnętrza służą niekiedy jako plan zdjęciowy do realizacji filmu. Na dziedzińcu w 1983 roku nakręcono kilka scen z filmu Akademia Pana Kleksa.